Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znamy się, moi drodzy, ponownie w Paladinsach. Pierwszy raz chyba dużego czasu wydaje mi się, że Fernando, aczkolwiek nie jestem tego pewien. Chociaż, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że dawno nim nie graliśmy i przynajmniej w końcu będzie jakieś zróżnicowanie. Mamy oczywiście Inarę. Naprawdę uważam tego tanka za jednego z najlepszych aktualnie dostępnych. Oczywiście mówię tutaj o Inarze. A może się od razu tutaj narzuca, będzie zaraz niefajnie, jak źle pójdzie. Ja tutaj chronię Inarę, znaczy chronię na tyle, na ile mogę oczywiście. Myk. Legendarka oczywiście wzięta pod kulę ognia. Żeby nie było, też trzeba to myślę nadmienić. W ogóle mam Szalinę jak tylko DPS, to jestem troszkę ciekaw, jestem ciekaw. Trochę tak w sumie. Jak to wszystko nam pójdzie tutaj. Rzucę kulę ognia. Okej, pięknie chyba trafiłem. Ja wracam tam w takim razie do Inary. Że uważam, że teraz będzie najciekawszy element. W sensie, czy to przejmiemy, to jest pytanie, dobra. Tak. A, nie wyszło. Troszeczkę, ale może się udać. W sensie, mówię tutaj o przejęciu oczywiście cały czas. No prawie. Ach, ten Szalin się kurczę zajął tą Vivian, zamiast się zająć tankami. Uważam, że powinien był akurat tanków walić teraz. Okej, Szalin jeszcze nie kupił Wreckera, to niedobrze troszeczkę, bo by się akurat przydał. Akurat Rukus i Makoa to są postacie, których Wrecker jest akurat dosyć, uważam, że dosyć potrzebny. Okej, Inara już tutaj idzie. Palimy ich od tyłu, w miarę. Tyle na ile się da oczywiście. Dobra, stoimy tutaj w takim razie. Ach, cholera, tutaj nam bardziej przeszkodziła ta seriska teraz z tym ultem. Ale powinniśmy dać radę. Uciekam. Okej, okay. Udało się całkiem. Ja się teraz cofnę na sekundkę, troszkę na bok. Super, dobra, wyszło. Jestem ciekaw, jak nam ogólnie to pójdzie, bo szczerze mówiąc, znowu mecz platynko goldy, klasycznie raczej. Troszkę nie trafiłem, chociaż chyba komuś zadałem ostatecznie obrażenia tą kulą ognia. Ochronię może tą Sky troszkę. Czy ktoś kupił? Tak, kupiła Wreckera, ale tylko i wyłącznie Vivian. Dobra, och cholera, chciałem tam wrzucić tą kulę ognia. Ale w takim razie spróbujemy Makoę spalić jeszcze do końca. Udało się, pięknie. To teraz właśnie, żeby jeszcze kurczę nie paść głupio. Niestety to zrobiłem. Czy Moral Boost będzie potrzebny? Uważam, że tak. Uważam, że Moral Boost tak do mnie będzie sensowniejszy. Czy Vivianka sobie wzięła legendarkę pod... nie wzięła legendarki pod niszczenie tarcz. A to dobrze, bo dzięki temu przynajmniej moja Egida tej sobie postoi dłużej. Tak, Egida się to nazywa? Nie, to jest po prostu tarcza. Egida to jest nazwa legendarki, okej. Okay. Dobrze będzie pamiętać. Taką pierdołę. Okej, okay, pięknie tam ściągnięty prawie Moji. Okej, okay, walimy po nim jeszcze troszkę. Okej, okay, znowu obaj otrzymali obrażenia, ale niestety nie zdążyłem włączyć tarczy. Wydaje mi się, że raczej to wygramy, albo przynajmniej będziemy bliscy do pchnięcia tego payloadu. Chcąc nie chcąc, muszę powiedzieć, że akurat tutaj z Shalinem się nie zgodzę. Może nie, że powinna cały czas healować tanków, ale to jest myślę, że jeden z najważniejszych elementów tutaj. W sensie ona musi nas leczyć, tak? Bo otrzymujemy też ogromne obrażenia. Chociaż no w sumie jeżeli Szalin się ustawia tak, że fokus leci na niego, no to mu naprawdę współczuję, bo to jest tylko i wyłącznie jego błąd, cholera. Jest bardzo niefajnie, bo oni mają dużo takich właśnie postaci, które są w stanie nas zajść tak trochę bardziej od boku czy coś tego typu. Na przykład nam zadać wrażenia, pięknie, ściągnięty jej ult przy okazji. Myk. Dobra, troszkę obrażeń dostali. Tego Genosa by się fajnie było, żeby się go pozbyć. Cholera. Nie chciałem jeszcze używać ulta, ale mogłem chyba to zrobić. W sensie, zanim on by mnie przyciągnął, tak? Czy mi się wydaje, czy on ma... Tak, on ma legendarkę pod kotwicę. Bo nie zauważyłem, że coś za dużo po prostu damage'a dostałem. Ale to dobrze, bo to oznacza, że będzie go łatwiej zniszczyć w momencie, gdy będzie miał... Fuck. Dobiec. Gdy będzie miał ulta. Ale nie, to nie ma sensu. To nie miało sensu absolutnie, żeby włączyć teraz ulta. Tak samo uważam, że Inara próbowała. Okej, ja rozumiem, ale uważam, że to nie był dobry moment na używanie ulta. Nie, może gdybyśmy my akurat w czwórkę, jeżeli akurat tam biegli, to Inara miałaby... Byłby sens po prostu ulta tej Inary, tego stuna z tej jej włóczni. Bo tak naprawdę wtedy byśmy może nawet uratowali payload i możliwe, żebyśmy nawet wygrali. Aczkolwiek, no nie, to niestety nie wyszło.
Widzę, że dwa ulti już się szykują od Sky i od Seris, więc zobaczymy. Ja aktualnie myślę, że będę maksował Kauta. Ciekawe jest to, że ani Rukus, ani Makoa jeszcze nie poszli we Wreckera. Znaczy z drugiej strony, no tak. Ta moja tarcza jest zniszczona absolutnie przez Viviankę. A ponadto, no, brakuje u nich Kautów moim zdaniem. Na przykład Genos, przydałoby się, żeby Kauta zrobił zamiast tego kill to kill. Nie. Tak, że powiedziałem. Znaczy dobrze chciałem powiedzieć. Ja się cofnę teraz troszkę. Tutaj Morgz już widzę. A niedobrze. Dobra, nic jest bardzo nieciekawie. Dobra, cofam się. To nie ma sensu. Nie miało zupełnie sensu. Zostajemy strasznie wpierdzić, jeśli chodzi o cyceki teraz. Gdzie bardzo mocno nas sfokusowali i przez to... Znaczy przede wszystkim ten ulf Makoi wydaje mi się, że nas zniszczył. Zgrupujmy się, bo to nie będzie miało sensu, jeśli nie zgrupujemy. Ale no, zniszczyli nas przede wszystkim tym. Tak w mojej opinii. Dobra, wbijam tam. Fuck. Nie zdążyłem użyć ulta, ale pięknie, bardzo ładne kombo tej Sky plus Seris. W sensie ładnie to zrobiły, ale teraz muszą wejść na punkt, jeśli chcą, żebyśmy to wygrali. Ale pięknie, może zabity. No tylko czy dadzą sobie radę. Okej, jeszcze zabił Viviankę, super. Tam z boku już gdzieś Rukus siedzi, z tego co widzę. Właśnie? A, właśnie, tak, Makoa i mówię właśnie. Tak, bardzo podobny do Rukusa, nie? Zdecydowanie. Tylko żeby tam ten Shine teraz nie padł, bo jak coś, to będę mu leciał pomóc od razu. Pięknie. Załatwiliśmy jeszcze Morgiego przy okazji. No z tą Vivianką mam delikatny problem, no bo nie jestem w stanie z nią wygrać, tak? To jest logiczne. Czekam na razie z tym ultem jeszcze, na odpowiedni moment. Chyba to będzie chwila, dosłownie. To kwestia chwili, żeby to wygrać. Chyba, że nos GG. Jeszcze tym Moji, który już uciekł. Ale powinienem go jeszcze złapać, może. Dobra, zadałem mu obrażenie, zobaczymy, czy tam go złapie jeszcze właśnie Sky. Bardzo ładnie. Czy tam Shalin? Nie, Sky go złapa, okej. Okay. Dobra, uciekam stamtąd. Uważam, że to nie miało sensu, żebym tam dalej siedział. Vivian. Właśnie, głupota. Za bardzo wyszedłem, za długo tam siedziałem. Mogłem się wrócić wraz z Shalinem. Troszeczkę zdecydowanie za długo tam siedziałem. Troszeczkę zdecydowanie, wiem jak to głupio brzmi, ale... Nawet nie do końca o to mi chodziło, ale całościowo to jakoś wyraziłem. Ponadto no to chyba Kaut zaraz. Pójdzie na level up. Próbujemy wejść na plecy może. Zobaczymy, czy to coś da. A, cholera. No tak, bardzo, bardzo dużo mi dało. Już właśnie widzę, jak to dużo dało. Okej, cofam się. Słyszałem już ulta od Vivianki. Tam gdzieś Vivianka cały czas z góry. A, ona jest na górze. Tam on wali. No nie będziemy niestety w stanie z nią wygrać aktualnie. Tutaj ochronię troszkę tą Inarę. Na niewiele się to zdało niestety, no ale cóż. Przynajmniej coś zrobiłem. Okej, to jeszcze ulty poleciały. Pięknie. Pięknie. Świetnie się one kombują. No nie wiem, czy one przypadkiem nawet nie grają w primadzie. Ale... Moji będzie mapy też zaraz. Ja troszkę głupio z tą kulą zrobiłem, a ja miałem ją praktycznie co chwila, więc powinniśmy sobie dać radę. Jak coś teraz ult poleci na pewno. Okej, przesunąłem się na bok, zabił niestety Shalina. Troszkę za wcześnie użyty ult, ale bałem się, że z tego podwójnego oberwę po prostu. I się to na mnie skończy. Ja cofam się. Niestety, ale bez szans tutaj zupełnie cokolwiek było. Muszę się zdecydowanie zgrupować. Zostało 20 kilka sekund. No jeśli pójdziemy na skróty, w sensie przez ich tartak, tak? Nie przez tartak, tylko przez ich tutaj ten domek w kamieniołomie, to powinniśmy się tam znaleźć w kilka sekund. Powinno nam to dać wystarczająco dużo czasu, żebyśmy dali radę tam dobiec. Dobra. Teraz zabili niestety tą Inarę. No i ja też się na niewiele tutaj zdam, jak to dalej pójdzie. Chociaż nie, okej, jest nie najgorzej. Dlatego, że no sobie się przydało załatwić. Przydałby mi się heal. Okej, akurat wszedł.
Trochę mi chyba brakuje tego killa od Celiski mimo wszystko. Okej, okay, tam trafiła ultem, pięknie. To jest u góry Moji, które mu się też przydało zadać trochę damage'a. Okej, okay, powinniśmy dać radę, jeśli tak dalej pójdzie. Tego Moji'ego by się przydało też załatwić tutaj jakoś. Dobra, trochę mi brakuje heal'a znowu. Zostałem, ale na niewiele się to zda w mojej chwilowej, w mojej obecnej sytuacji. Kucik numer 2. Cholera, nie dam rady, nie dam rady. Szlak. Miałem nadzieję, że to lepiej pójdzie. Czy wodnowe warto iść? Zdecydowanie warto, myślę. Na drugi poziom od razu. Na razie uważam, że z przyspieszeniem ulta mi się nie powinno spieszyć, ale miałem nadzieję, że lepiej pójdzie tutaj z tym wszystkim. Myślałem o tym, żeby Ceres właśnie puściła ulta. Znaczy, przepraszam, nie Ceres, tylko Ceres puściła, żeby Skye puściła. Niestety, ale ani ja, ani Inara już ultów nie posiadamy. 20-20. No i z tym jedynie jest dobrze, ze statystykami. Ale szczerze mówiąc, byłem dużo bardziej przekonany, że to w końcu przepchniemy. Zastanawiam się, co można jeszcze zrobić. Widzę, że bardzo mocno w ogóle poszli wszyscy i u mnie, i u nich w przystań. Nasz przystań, przepraszam, to jest schronienie teraz, tak? Tak się to nazywa, tak. Po prostu heaven. Bardzo mocno od nowa wzięta, bez sensu. W sensie, no już w tym momencie stracona. Zresztą to wydarcie życia też już jest stracone. U nich, bo ja mam kauta na trzecim. Plus Skye ma na drugim. Okej, okay, cofnę się troszeczkę. Próbuję się tutaj chronić i chronić jeszcze też innych przy okazji. Tak? Robert wałam się niestety mimo wszystko. Próbuję go w ten sposób tutaj troszkę obić. Tak. I zauważyłem, że coś mnie od tyłu ubiło. Bodajże się nie moje. Tak, może nam wszedł na plecy. Mądrze. No strasznie tutaj obił. Chyba nam obu tanku zabił, nie? Czy nie zabił ostatecznie? Chyba tak. No to wygląda, bo i nareszcie już spawni. No nie fajnie. Makoa natomiast odpalił ulta, więc jest plus dla nas oczywiście. Tutaj troszeczkę się ochronię przed nimi. Myk! Pięknie. Akurat mi się z Lina powali. W ogóle Lina powanie u nich to jest coś pięknego, bo w ten sposób... I im więcej się będą Lina powali, tym więcej ja dostanę plusów z tego. Tak, dobra. Bo powinienem sobie z nim w miarę dać radę. Okej, okay. Jeden. Pięknie, wzięty payload. Dobrze tam odciągnąłem tego Rukusa. Znaczy nie wiem czy to coś tam dało jakoś tak na dłuższą metę, ale jestem zadowolony z tego, że mi się to udało. Myślę, że ten Shine trochę przesadzał, w sensie on powinien sam się leczyć też. Fuck, jak się spodziewałem niestety. Niestety, ale ataki z góry są dla nas zabójcze. Szczególnie dla mnie, może dla Inary nie aż tak bardzo, bo ona sobie jest w stanie z tym poradzić. I miał mniej to szybkie przeładowanie. W sensie zwinne dłonie, myślę, że to był bardziej misclick. Uważam, że tutaj powinien być kolejny kaut. Ale to może tylko moja opinia. Ponadto, no Kronos by się przydało, żeby był u niej już na trzecim. A nie na drugim. Znaczy, no oczywiście tam jej sprawa w co idzie, tak? Ale uważam, że akurat Kronos u niej by się przydał na wyższym poziomie jeszcze. Jeżeli ktoś idzie, tak, Makoa. Niedobrze, bo jestem w troszkę słabej sytuacji i nie jestem w stanie pomóc tam serisce. Pięknie. A, nie pięknie. Myślę, że tego ulta użyłem. Ale z drugiej strony to dobrze, bo dzięki temu jeszcze żyjemy, tak? W jakiś sposób. Powiedzmy. Znaczy, jeszcze żyjemy. Nie zużyła tego ulta, ale ona i tak padła, więc... Więc uważam, że jak najbardziej na plus to dla nas. Pięknie, kolejny zabity. Tam oberwała właśnie, świetnie. Oczywiście Vivianka, ją miałem na myśli. Tak, dobra, przyjmę to na siebie na ile się da. Tutaj Seriska ledwo, ale dobrze i tak. Na tym wyszła, znaczy powiem tak, może nie najgorzej, tak. Okej, okay. Vivianka używa ulta, więc trzeba uważać. Spróbuję gdzieś tutaj przebiec do nich. Może spróbuję ich troszkę oflankować. Wiem, że to może nie jest najmądrzejsze, ale spróbuję. Będą martwi. Nie uda im się. Nie tym razem. A tutaj, bro. Chociaż może, kto wie. Przydałby się teraz ulcik od Skye. No, nie uda się. Dobrze, by się mega przydał wtedy ten ulcik od Skye. Aczkolwiek ona chyba nie żyła gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie była. No chyba pewnie biegła czy coś. Musimy się zgrupować i spróbować jeszcze raz. Ale kurde, jesteśmy już tak blisko.
Ja zużyłem ulta, no nie, no w sumie nie, patrząc na nasze ulcie to nie ma to sensu. Tak, próbowałem, ale chyba na niebie się to zda. Ale mamy, mamy to. Jest. Ulcik, poszedł. Hot Sky. Zobaczymy, czy sobie poradzą. I naród tam jeszcze walczy. Oni chyba też będą używali ultów, jak mi się wydaje. Chociaż nie. Koniec. Niestety na niewiele się to zdało. A miałem nadzieję, że troszkę lepiej to pójdzie. Ten ult od Sky był dobry, tylko że z jakiegoś powodu nie do końca to wyszło tak, jak potrzeba było. Że tak jak chcielibyśmy pewnie. Myślę, że schronienie sobie wrzucę na wyższy poziom. Znaczy na wyższy, na pierwszy. No, na ten moral boost już mi się raczej na dużo nie przyda. Gdybym go choćby nawet i zupgrade'ował. No bo w sumie maksymalnie tak tylko jednego ulta naładuję. Znaczy nie, maksimum dwa, ale czas na dwa jest na tyle niewielka, że uważam, że nie ma sensu tego zbierać i lepiej sobie obniżyć te obrażenia o te 7%. Prawda? Tym bardziej, że kosztuje to dosłownie grosze. I myślę, że nawet może, jeśli się uda, to przystań na drugi poziom wrzucimy. Znaczy przystań schronienie oczywiście. Trzeba było to wygrać. Znaczy z punktem jakoś nie mamy specjalnego problemu, tak? Więc nie jest źle. Spróbuję go troszkę od tyłu zaatakować. Cofam się. Mam nadzieję, że tam pomoże troszkę Inarze, co nieco. O ile będzie mogła. Oczywiście mówię tutaj o Syrisce teraz. Pięknie. Makoła martwy. Pięknie, kolejny zabity, dokładnie Genos. Myślę, że teraz to ja się przesunę tutaj do przodu bardziej. Bo uważam, że Szalinowi będzie, może być potrzebna pomoc. Tam ktoś już się bije z nimi. O, Vivianka, myk. Będzie martwa. Nie ma szans, dziękuję. A jeszcze Rukus tam coś odpalił. Pięknie, Genos tutaj oberwał. O, ja mogę się z tego wyrwać bez problemu, ho. Dobrze wiedzieć. Pięknie, załatwiony. No to koniec, GG. Może nie zrobiłem jakoś dużo czasu na celu, ale myślę, że zrobiłem dużo jako gracz. Jako członek drużyny. Czy mi znikła Lanca? Chyba tak. Lanca tutaj Fernando znika. Raz tarcza mu znika, raz Lanca, z tego co widzę na niektórych skinach. Ale może dosłownie zagranie meczu. Ciekawe za co. Pewnie za to wejście na plecy nam, tak zakładam. O dziwo nie. Znaczy, oczywiście znowu wejście na plecy, ale nie to, którego się spodziewałem. A to jest ta akcja, co mówiłem, że ten ult był fajny. A niestety pozabijał nas tutaj totalnie. Chociaż w sumie on sam sobie załatwił chyba dwie, trzy osoby. Dostała system. Myślałem, że Sky szczerze mówiąc dostanie zagranie meczu. Nie było aż tak źle. Myślałem, że będzie naprawdę dużo gorzej. Znaczy z tym damage'em troszkę mnie to boli. No nadal uważam, że ten damage mógłby być większy. O dziwo na celu zrobiłem całkiem nieźle, ale zobaczcie Inarę. No, prawie 500 na celu. No w ciągu jednej gry to jest... Nigdy chyba aż tak dużego wyniku nie widziałem, chociaż mało się na tym też skupiałem, to też jest druga opcja, znaczy druga rzecz. Ponadto no damage ich, wow, po prostu wow, no widać, że myśmy zdecydowanie do tyłu byli z damage'em, ale z drugiej strony redukcja u Inary plus u mnie starczy pewnie dosyć dużo poszło. No jakby sumować to tak, to pewnie by się gdzieś tutaj wyrównało, bo obrażenia oczywiście są liczone też te zadawane tarczą i plus 14 punktów, moi drodzy, 52 punkty, pół metek powiedzmy naszej drogi do platyny. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie co robić z pieniędzmi, to donate, a jeśli macie co robić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda, plus ewentualnie, jeśli nie oglądaliście innych gameplay, jak chcecie je obejrzeć, to zapraszam was na mojego YouTube'a, gdyż oglądanie tam jest formą wsparcia. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.